Cześć gruby, dzisiaj trochę techniki. Porozmawiamy o ćwiczeniu na mięsień naramienny. Ćwiczenie pod tytułem unoszenie sztangielek na boki. Większość osób pewnie zna to ćwiczenie, jedno z podstawowych. W miarę proste, w miarę skuteczne, fajne, spoko, można robić jak najbardziej. I dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o tym ćwiczeniu, o takiej jednej rzeczy, o której najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze. Ja na przykład do tej pory nie wiedziałem tego, żaden trener nigdy mi tego nie powiedział, na żadnym filmiku gdzieś tam na YouTubie instruktażowym tego nie widziałem, na żadnym szkoleniu, no nigdzie, nie słyszałem o tym, sam to wyłapałem sobie metodą obserwacji i chcę się z Tobą tym podzielić. Chodzi o taki jeden aspekt techniczny, bo tak, w tym ćwiczeniu mamy kilka aspektów, nie? I zazwyczaj zwraca się uwagę na takie podstawowe jak wysokość, na jaką unosić ramiona, czy do wysokości barku, czy niżej, czy wyżej, czy unosić sztangielki idealnie w osi ciała do boku, czy może lekko kierować je do przodu, żeby inaczej trochę ułożyć łopatki. Niektórzy mówią, że w ten sposób ćwiczenie jest bezpieczniejsze, bo łopatki ustawiają się w bardziej naturalnej pozycji. Co dalej? Zgięcie łokciowe, jak je zachować, czy nie zachowywać może? Co tam jeszcze było? Pozycja ramienia, czy robić jakieś rotacje, czy nie robić, co za tym idzie, jak ta sztangielka będzie finalnie ułożona względem podłogi, prostopadle, równolegle, może pod jakimś kątem. I na to ludzie zwracają uwagę, bo to są generalnie istotne elementy techniczne tego ćwiczenia, tak? Ale jest jedna rzecz, o której się nie mówi. Zaobserwuj sobie, być może zobaczysz, że u Ciebie gdzieś tam w klubie fitness czy na siłowni zdarzają się osoby, które już używają tego myku. Słuchaj, to są najprawdopodobniej najwięksi wyjadacze, największe koksy na siłce. Między innymi właśnie dlatego, że oni ten sekret poznali i go stosują, no nie? Już nie przedłużając. Słuchaj, w tym ćwiczeniu najważniejsza jest pozycja. I nie chodzi o to, jak ustawiasz się do tego ćwiczenia, tylko gdzie ustawiasz się do tego ćwiczenia. I słuchaj, już Ci mówię, jeszcze moment, bo po prostu jak ustawisz się tak, jak Ci powiem, to ćwiczenie wchodzi w ogóle na inny level jakiś, no nie? To jest 200% tego, co normalnie ludzie tam sobie poprawnie, technicznie trenują, to Ty będziesz 200% z tego wyciskał, a jeszcze jak zastosujesz się do mojego takiego prywatnego już myku, podpowiem Ci, to z 300% człowieku, czyli 3 razy szybciej będziesz mógł zbudować fajne barki niż cała reszta ludzi na siłowni, no nie? No więc pozycja. Słuchaj, tak jak powiedziałem, nie to jak stoisz, tylko gdzie stoisz. I o co chodzi? Chodzi o to, żebyś stał jak najbliżej stojaka na sztangielki. Najlepiej jak będziesz kolanami albo w ogóle czym innym dotykał tego stojaka i machał tymi łapami na boki. Dlaczego? Dlatego, że to ćwiczenie działa najlepiej, jak zblokujesz jak najwięcej osób, które nie mają przez Ciebie dostępu do sztangielek. Bo wyobraź sobie, człowieku, że Ty nie jesteś na tej siłowni sam. No chyba, że jesteś o 3 w nocy i faktycznie jesteś sam, to wtedy szacun, spoko, przepraszam, nie moja sprawa, nie, i tak dalej. Ale jeżeli jesteś w normalnych godzinach na siłce, stajesz przy samym stojaku, machasz tymi łapami na boki, a tam z tyłu czekają ludzie, bo oni też, wyobraź sobie, chcą skorzystać z tych sztangielek, to wtedy to ćwiczenie wchodzi na wyższy level. Okay? Czyli czym więcej osób zablokujesz, tym jesteś większy kozak. I teraz ten myk taki prywatny ode mnie. Bo tak, seria normalnie, tam robisz sobie 8, 10, 12, powiedzmy 15 powtórzeń, no to ile to 30 sekund Ci zajmie, to co to za blokowanie, nie? 30 sekund to sobie poczekają. To słuchaj, ja Ci proponuję jechać to ćwiczenie w drop secie. Najlepiej z jednego końca do drugiego końca stojaka. Wtedy, człowieku, 5 minut zablokujesz w różnych miejscach ten stojak, czyli najwięcej osób zablokujesz za sobą, czyli najlepiej wykorzystasz po prostu potencjał tego ćwiczenia. Czaisz?